Witam Was bardzo serdecznie w niedzielnej produkcji. Dzisiaj na gorąco nagrywam dla Was drugą część holu zakupowego, a tak naprawdę zakupy, które poczyniłam dzisiaj, z których jestem mega zadowolona. Dzisiejsze zakupy naprawdę były bardzo, bardzo owocne. Kupiłam to, co chciałam. Wyglądam w tym naprawdę fajnie. Jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to już wiecie mniej więcej, na co się zdecydowałam, bo zadawałam Wam pytania, czy brać poszczególne rzeczy, czy nie, i bardzo, bardzo mi pomogliście w tej kwestii, więc chcę Wam pokazać chyba 5 rzeczy, które kupiłam. 3 rzeczy z Rizerda, jedna rzecz z C&A oraz jedna rzecz z H&M, więc jeśli jesteście zainteresowani, co konkretnie kupiłam na obecnych wyprzedażach, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Rozpocznę zatem od siateczki z Rizerda, ponieważ tam chciałam jeszcze raz wrócić i zobaczyć na spokojnie, co na tych wieszakach jest. W przymierzalni byłam chyba ze 3 razy, przymierzyłam chyba ze 20 rzeczy i tak naprawdę jestem zadowolona bardzo, ale to bardzo z jednej rzeczy, ponieważ jest to rzecz, której nie mam w swojej garderobie, a która w chwili obecnej jest bardzo modna i okazuje się, że idealnie pasuje na moją sylwetkę, więc tutaj jestem bardzo zadowolona i będą to spodnie, a dokładnie bardzo sławne już boyfriendy. Tu widzę, że kamera bardzo mnie prześwietliła, ale tutaj te spodnie są na pierwszym miejscu w chwili obecnej. Wyglądają w ten sposób, z dosyć mocnymi przetarciami tutaj na udach, i w udach są dosyć szerokie i delikatnie zwężają się tutaj do nogawki. I powiem Wam, że ja mam rozmiar 42, mierzyłam rozmiar 40 z tego samego fasonu, ale strasznie opinały mi łydkę, więc stwierdziłam, że stawiam na wygodę i biorę te wygodniejsze. Jak troszeczkę bardziej mi się pochudnie, to po prostu będę je nosić z paskiem i po prostu zdecydowałam w ten sposób. Są mega wygodne, naprawdę jeszcze chyba nie miałam tak wygodnych spodni, bo ja zazwyczaj kupuję proste spodnie, aby wydłużyć jeszcze dodatkowo nogi. Moja koleżanka, z którą byłam na tych zakupach, powiedziała, że nie, w żadnym wypadku te spodnie nie wyglądają na tobie korzystnie, ale jak je założyłam, to po prostu czułam się, jakby to była moja druga skóra. I one, moi drodzy, kosztowały początkowo 150, przecenione na 70, i to jest ta seria Boyfriend Slim. I tak naprawdę od razu jak weszłam do sklepu, to od razu rzuciły mi się miejsce, gdzie były te spodnie, i tak naprawdę to była pierwsza para, która była, i przymierzyłam ją i super na mnie leżą. Tak jak mówię, 40, gdyby mnie nie opinała tutaj w łydce, bym zapewne ją wzięła, ponieważ w pasie była lepsza, bo ta mimo wszystko jest tutaj dosyć luźna, ale mimo wszystko nie czułam się komfortowo z tą opinającą łydką, więc stwierdziłam, że biorę te 42 i będę w nich sobie teraz śmigać. Mam jedne spodnie z Rizerda, które naprawdę bardzo, bardzo mi długo służą. Mam nadzieję, że będą służyć jeszcze długo, długo, ponieważ one są takie dosyć szczupłe, że tak powiem, więc w momentach, kiedy mam lepszą sylwetkę i tak dalej, to w nich sobie śmigam, a kiedy jest mnie troszeczkę więcej, no to niestety się w nie nie mieszczę i sobie leżą i czekają na lepsze czasy, że tak powiem, więc akurat spodnie z Rizerda mogę Wam serdecznie polecić. Teraz pokażę Wam drugą rzecz, którą zestawiłam, że tak powiem, w przymierzalni i rzuciłam Wam na Instagram. Będzie to biały sweterek. Taki biały sweterek z rękawem na 3/4, z takim delikatnym ściągaczem zarówno na górze, jak i na dole, a z tyłu ma tutaj takie oto jakby kokardki, więc coś się z tyłu tutaj fajniejszego dzieje. I powiem Wam, że ja go jutro sobie wymienię na większy rozmiar, ponieważ zdecydowałam się jednak na rozmiar M, a
na zdjęciu z przymierzalni mam na sobie L-kę i on mimo tego, że jest taki luźny, oversize'owy można powiedzieć, to wydaje mi się, że lepiej na mnie leży i mogę go bardziej spuścić tutaj na ramię, a na tym mi zależy, więc ja ten sweterek sobie jutro wymienię i on kosztował 40 zł i razem z tymi boyfriendami wygląda rewelacyjnie, więc po prostu stylówka bardzo prosta, a jakże fajna. Następna rzecz, która była tak naprawdę najtańsza w Rizerdzie, to taka szara bluzka przeceniona z 50 na 20 w rozmiarze L. Mierzyłam M-kę, ale za bardzo mnie opinała, a ta jednak troszeczkę bardziej fruwa, również z rękawem na 3/4, dekolt w serek i tutaj znowu Wam pokazuję gumkę w dole bluzki, ale ten fason jest dla mnie najlepszy i ona jest tutaj taka kopertowa, założona, że tak powiem, tylko zahaczona o tutaj przy biuście. Będę musiała sobie tutaj pokombinować, żeby ją przypiąć, ponieważ no, czasami się tak ułoży, że troszeczkę za bardzo odsłoni mi mój brzuch, więc taką bluzeczkę sobie stwierdziłam, bo wzięłam, bo stwierdziłam, że 20 zł za taką bluzeczkę to jest fajna cena. Ciuchy z Rizerda za nami, teraz C&A. Tam weszłam, aby poszukać rzeczy w paski, ale niestety nie udało mi się, ale gdy wychodziłam, zauważyłam wieszak z rzeczami za 20 zł i rzuciła mi się taka oto bluzeczka, która teraz na tym wieszaku nie wygląda jakoś bardzo, powiedzmy, korzystnie, ale to jest taki, powiedzmy, crop top dla puszystych, jak to stwierdziłam, ponieważ ta część jaśniejsza jest dosyć krótka i sięga mi tak naprawdę do pępka, ale bo bonusem jest to, że ma tutaj taki kawałek materiału, który sięga już w pas, więc nie odkrywam mojego wylewającego się czasami ze spodni brzucha, więc to jest taki crop top dla puszystych. Z tyłu jest taka skrojona w stylu bokserki i ma zdecydowanie dłuższy tył, aniżeli tutaj przód, jak możecie zauważyć, i kosztowała 20 zł, przeceniona z 38 i wzięłam rozmiar L, ponieważ ten materiał się nie rozciąga i mniejszy rozmiar spłaszczał mi po prostu biust, więc stwierdziłam, że wezmę taką luźną. Była jeszcze w takie ciemniejsze wzory i kolor tego był ciemniejszy, ale ta idealnie letnia do shortów, super sprawa. Od razu wpadła mi w oko, przymierzałam ją tak naprawdę na sali, ponieważ miałam taką bluzkę na ramionczkach i mogłam ją sobie przymierzyć na sali, nie czekając w kolejce do przymierzalni, więc naprawdę fajna sprawa, możecie sobie je obczaić, ponieważ 20 zł za dosyć fajny fason bluzki, myślę, że to dobra cena. I ostatnia rzecz z H&M-u, którą zakupiłam i której również zdjęcie wrzucałam Wam na Instagram razem z drugą rzeczą, ponieważ powiedziałam sobie, że szukam czegoś w paski. Nie mam w szafie tak naprawdę klasyka, jakimi są paski, i stwierdziłam, że to jest dobry moment, aby w końcu coś w paski zakupić, i na wieszakach promocyjnych w H&M-ie znalazłam dwie bluzki, które kosztowały 40 zł. Obie leżały fajnie i tak naprawdę nie mogłam się zdecydować, bo ja, jeśli chodzi o dokonanie wyboru, jestem naprawdę bardzo, bardzo kiepska i jeśli sama podejmę często decyzję, to potem się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam i najczęściej potem muszę jechać specjalnie do sklepu i wymieniać i tak dalej, jeśli chodzi o ciuchy, więc tutaj poprosiłam Was, żebyście ocenili, która leży na mnie lepiej, i zdecydowałam się mimo wszystko na tą, na którą było troszeczkę mniej głosów, ale stwierdziłam, że będzie bardziej uniwersalna, ponieważ jest to taka bluzka z rękawem również na 3/4, z grubszego materiału, tamta druga miała koronkowy tutaj przód i była stricte tylko na lato, tą będę mogła również nałożyć na jesieni, wczesną wiosną i tak dalej, więc stwierdziłam, że ta będzie bardziej uniwersalna, poza tym jest z grubszego materiału, który się nie rozciąga i wydaje mi się, że nie będzie się mechacił, i deal jest taki, że ona początkowo kosztowała
100 zł bez 10 groszy, przeceniona na 40 i jest to rozmiar S. Troszeczkę mnie opina, ale stwierdziłam, że nie opina mnie aż tak bardzo, że wygląda to niekorzystnie. Ona tutaj jeszcze z boku ma takie guziczki, zaś tył ma delikatnie dłuższa aniżeli przód. Bardzo, bardzo mi się spodobała. Niestety nie było M-ki na wieszakach, a jak już powiedziałam, nie opina mnie aż tak bardzo, żeby to wyglądało niesmacznie, więc mam wypragnioną, wymarzoną, że tak powiem, bluzkę w paski, którą będę mogła stylizować na różne sposoby i powiem Wam, że jeśli chodzi o mój styl, to zaczynam powoli tutaj go zmieniać. Jestem troszeczkę bardziej świadoma swojego ciała, swojej figury. Już nie ubieram się jak klaun, jak stróż w Boże Ciało, jak to się mówi i tak dalej. Staram się, żeby to wszystko wyglądało schludnie, nie przesadzam z jakimiś wzorami i tak dalej, bo tak jak już mówiłam do mojego męża dzisiaj, kiedyś jakbym poszła sama na takie zakupy, to bym kupiła sobie jakąś koszulę w kratkę albo jakąś cieniowaną, taką po prostu bardzo, bardzo młodzieżową, ale jakby nie patrzeć, mam już te 28 lat i tak przymierzam się do nagrania dla Was vloga z tym związanym, bo naprawdę, no, wiek jak wiek, tak? Ale zauważyłam w swoim myśleniu, zachowaniu, postępowaniu, że coś mi tutaj się w głowie pozmieniało. Pozbieram te wszystkie myśli do jednego worka i po prostu może w najbliższym czasie nagram dla Was taki vlog, bogadankę na ten temat. Mam nadzieję, że będziecie zainteresowani, ale widzę chociażby po ciuchach, tak samo też Wy możecie zobaczyć po ciuchach, które Wam prezentuję, że tutaj już zaczyna wszystko grać i trybić, więc może możecie się spodziewać w najbliższym czasie jakiegoś lookbooka albo większej ilości stroi dnia i tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj sprostam zadaniu i naprawdę będę wyglądać coraz lepiej, nie tylko wizualnie, jeśli chodzi o... Dzwonek do drzwi wybił mnie z myśli, więc chyba czas zakończyć ten film. Tak jak już Wam wcześniej powiedziałam, w najbliższym czasie możecie spodziewać się jakichś strojów dnia z ciuchami, które nabyłam w ostatnim czasie i wydaje mi się, że już nie będę kupować żadnych ciuchów, ponieważ myślę, że to co kupiłam jest na tyle uniwersalne, że będę mogła stworzyć dzięki nim dosyć sporo fajnych zestawów, więc nie będę kusić losu i po prostu nie będę wchodzić do poszczególnych sklepów, więc mam nadzieję, że tym razem będę trzymać się tego postanowienia i nie skuszę się na większą ilość zakupów. No i dajcie znać, co Wy ciekawego, żeście upolowali na tegorocznych wyprzedażach i dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!